Cześć, tu Mruk, witam w tutorialu do kolejnego z Cube'a, tym razem z Cube Diamond, czyli oktahedron. Tych oktahedronów jest kilka, ten akurat jest z Cube'em, kręci się jak z Cube, ma mechanizm z Cube'a z kulkami. To są środki, te czterokolorowe, to są narożniki, z którymi już widać, że nie powinno być kłopotu, bo są trójkątne, także na koniec nie trzeba będzie ich obracać. Natomiast jest to oczywiście super Cube. Te wszystkie środki mają możliwość obracania się i mogą być ustawione tylko w jeden sposób. Pomieszam go i ułożę tak, jak wszystkie Cube'y układam zresztą. Nie szukam żadnych dodatkowych algorytmów, dodatkowych rozwiązań. Jeśli jakaś metoda jest prosta, to staram się ją stosować i wykorzystywać do wszystkich kostek. Może wystarczy i zaczynam od któregokolwiek z białym. Może ten biało, czerwono, zielono, fioletowy. Muszę do niego dołożyć te te narożniki, bo te trójkąty to są narożniki. Biały, fioletowy, czerwony i jeszcze zielony. Jak widzicie, tu nie ma kłopotów z tym, żeby je obracać, bo one zawsze wchodzą tak jak trzeba. Ten środek do dołu i teraz szukam środków, które pasują. I nie chodzi tutaj o to, żeby pasowały idealnie, tylko kolorystycznie biało-zielony na przykład, żeby był, ale jego tu nie ma. Tu jest zielono-czerwony, czyli on będzie pasował w to miejsce. Tego wkładam algorytmem do dołu, do dołu, do góry, do góry. Te dwa narożniki są po boku, środek jest na dole, bo do zamiany narożników, gdyby taka była potrzebna, używane jest inne ustawienie kostki. Natomiast tutaj chcę włożyć ten czerwono-zielony, czyli do dołu, do góry i do góry. Tutaj ten układ, który był na dole, został taki, jaki był. Tutaj wszedł mi ten środek, nawet dobrze obrócony. I patrzę, co jest dalej. Tu ma być fioletowo-czerwony, czyli ten. Czyli na pewno go muszę zabrać na górę, bo inaczej go nie włożę w to miejsce. To może zrobię to od razu, natomiast w to miejsce powinien wejść biało-fioletowy. On też nie jest na swoim miejscu. To może zabiorę ten biało-fioletowy na górę, bo wymiana zachodzi między tymi dwoma i między tymi dwoma. Jeżeli ten biało-fioletowy, który powinien być tutaj, wejdzie na górę, to w następnej kolejności będę go mógł włożyć akurat nie tu, tylko tu, po przeciwnej stronie, bo w tym miejscu będzie w tym samym czasie ten dobrze włożony, ale jego w późniejszym czasie już te dwa będę mógł wymienić, czyli ten biało-fioletowy zabieram na górę, do dołu, do góry i do góry. Tutaj się pojawił ten, który był w tym miejscu. Teraz zabieram go do tyłu. On nie będzie brał udziału w algorytmie, natomiast ten biało-niebieski, który powinien wejść, biało-fioletowy, który powinien wejść tutaj, włożę w to miejsce, czyli naprzeciwko
właściwego miejsca. To jest dobre miejsce, bo one potem w kolejnych algorytmach będą się tylko wymieniały miejscami. Czyli do dołu, do dołu, do góry i do góry. Tu jest biało-fioletowy. On będzie wchodził tutaj, natomiast tu jest czerwono-zielony. On jest stąd. Teraz mogę się zająć tymi. One są w jednej linii. Jeden z nich, ten jest nawet na swoim miejscu, jest biało-zielony. On pasuje do tych dwóch narożników. Natomiast tutaj powinien być czerwono-fioletowy. Po wymianie tych dwóch, czyli tego górnego środka z tym z przodu, te dwa też się zamienią miejscami i wszystkie środki będą na miejscu, czyli do dołu, do dołu, do góry i do góry. I wszystko jest już jak trzeba. Wszystkie środki są na pewno na miejscu. Ten nawet jest dobrze obrócony i ten jest dobrze obrócony. Czyli jeżeli wykonam teraz algorytm służący do obrócenia środków, to wszystkie środki będą na miejscu. To jest ten sam algorytm, który służy do zamiany, ale wykonany dwa razy, przekręca o 180 stopni każdy z tych środków, które do tej pory się wymieniały, czyli do dołu, do dołu, do góry i do dołu, do dołu, do góry i do góry. One się zamieniły, poobracały i tak jak mówiłem, nie ma w tej kostce kłopotów z narożnikami. Jeżeli te były dobrze ułożone, to też są na swoich miejscach. Natomiast ich rotacja jest nieistotna, bo one w każdej pozycji są dobrze ustawione. Gdyby to była inna kostka, trzeba by było jeszcze zrotować pewnie te narożniki. Natomiast nie zawsze jest taka prosta sytuacja. Czasami tylko dwa środki są nieobrócone i wtedy jest troszkę gorzej. Ja spróbuję to pokazać. Tu jest jedna z takich sytuacji, gdzie dwa naprzeciwko siebie są źle obrócone. Reszta jest już ułożona. W tej sytuacji jeden z dobrze źle ułożonych bierzemy do przodu, drugi do tyłu. Ten z tyłu nie uczestniczy w algorytmie. Ten obróci się w dobry sposób, ale te trzy też się obrócą i one będą źle obrócone. I wtedy kostkę już można ułożyć, czyli do dołu, do góry, do dołu, do góry i do góry. I tak jak mówiłem, ten jest dobrze ułożony. I ten, od którego zaczynaliśmy, jest dobrze ułożony. Natomiast te cztery są źle ułożone, czyli do dołu, do góry, do dołu, do góry i kostka ułożona. Natomiast może zdarzyć się jeszcze trochę inna sytuacja. Sytuacja chyba najgorsza ze wszystkich, kiedy cztery są dobrze ułożone, natomiast dwa obok siebie są źle ułożone. W tej sytuacji trzeba zmienić trochę perspektywę układania kostki. Jeden z tych dwóch nieułożonych wziąć na dół, a drugi na lewą stronę. Przy czym dobrze jest pamiętać biało-niebiesko-fioletowy, że jest dobrze ułożony, bo on po wykonaniu algorytmu zostanie dobrze ułożony i ten będzie dobrze ułożony, czyli żółto-niebieski i pomarańczowo-niebieski. Jest jeszcze jeden niebieski z białym. On będzie akurat on pozostanie źle ułożony, bo ten dolny element nie uczestniczy w algorytmie. Natomiast tak jak mówiłem, zmieniamy perspektywę, bo cały czas ten był na dole. Czyli jeżeli dwa są źle, reszta jest dobrze, to jeden z tych złych idzie na dół, drugi idzie do lewej strony. I zapamiętujemy ten, który jest z tyłu. Pomarańczowo, niebieski. I dokładnie ten sam algorytm, czyli do dołu, do góry, do dołu, do góry i do góry. Wszystkie elementy na pewno są, zostały na swoich miejscach. Wszystkie są dobrze. Trzeba tylko
prawidłowo zidentyfikować te, które są dobrze obrócone, czyli ten z tyłu był dobrze obrócony, bo on nie uczestniczył w algorytmie, i ten, który był źle obrócony, a był po lewej stronie, obrócił się dobrze. I teraz znowu jeden z nich do dołu, a drugi do tyłu. Pozostałe cztery obracamy do dołu, do góry, do dołu, do góry i do góry, i kostka ułożona. Ja te algorytmy robiłem raz prawą, raz lewą ręką, to nie ma zupełnie znaczenia, którą ręką się zaczyna w przypadku układania tej kostki. Kostka dosyć prosta, są różne metody układania tej kostki, natomiast tak jak mówiłem, ja według jednego schematu staram się z cube'y układać tak, żeby każdy kolejny nie przynosił niespodzianki. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.